drogie siostry, drodzy bracia, witam was bardzo serdecznie. Ten dzisiejszy dzień, 16 maja, niedziela, dla nas funkcjonariuszy Straży Granicznej wyjątkowy dzień. Jest to dzień świąteczny, święta Straży Granicznej. W tym roku obchodzimy 30. rocznicę powołania Straży Granicznej. W tym miejscu pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Straży Granicznej oraz pracownikom cywilnym. Słowa zaś Pisma Świętego, które nas chcą dzisiaj prowadzić, czytam najpierw z Psalmu 90, wiersz 10. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Drugi zaś fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan z drugiego rozdziału, gdzie takie słowa znajdujemy. Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i dobrym słowie. Moi drodzy, te dzisiejsze teksty biblijne prowadzą nas do zachęty, do tego, abyśmy zechcieli służyć drugiemu człowiekowi, abyśmy byli przepełnieni dobrym uczynkiem i dobrym słowem. To jest potrzebne w życiu każdego człowieka, nie tylko funkcjonariusza Straży Granicznej, ale każdego człowieka, aby na co dzień obdarzał swoich bliskich i dalszych dobrym słowem, słowem, które wzmacnia, pociesza, które buduje, które prowadzi, ale też dawał przykład dobrym uczynkiem, dobrym życiem. Bo życie nasze jest krótkie. Ile nam jest lat dane, tego nikt z nas nie wie. Jak to psalmista dzisiaj mówił, życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. A to, co ich jest chlubą, to tylko trud i znój. Niestety dość często doświadczamy ciężkich chwil w naszym życiu. Wiele bólu, wiele trosk, niepewności o dzień jutrzejszy, bólu i trosk o służbę, o pracę, o dalsze funkcjonowanie niepokoi nas. To wszystko gdzieś na naszym sercu odkłada się i czasami odsuwamy na bok ten radosny czas, w którym się znajdujemy. Bo moi drodzy, ten dzisiejszy dzień akurat jest niedzielą. Niedzielą Exaudi, słuchaj Panie głosu mego, szóstą niedzielą po Wielkanocy. I my jako ludzie, jako chrześcijanie, jesteśmy ludem wielkanocnym. Ludem radosnej nowiny o zmartwychwstałym Chrystusie, o tym, który idzie w świat, tym, który chce nauczać, ten, który uczy. A my jako Jego uczniowie chcemy tę naukę w codziennym życiu wdrażać. Poprzez miłość, poprzez troskę, poprzez opiekę, poprzez zabezpieczenie bezpieczeństwa. To wszystko składa się właśnie na naszą codzienną służbę, na nasze życie. Drogie siostry i bracia, w tym wyjątkowym świątecznym dniu módlmy się i prośmy Pana Boga, aby wzmacniał nas w codziennym dawaniu świadectwa, że jesteśmy uczniami Chrystusowymi. Że w naszym życiu kierujemy się Jezusową nauką, która jest oparta na miłości i trosce drugiego człowieka. Dawajmy dobre świadectwo. Bądźmy świadectwem w tym świecie. Bo ten świat potrzebuje dobrego świadectwa. Świadectwa wiary, świadectwa wierności. Dlatego w tym dzisiejszym dniu na ręce wasze, waszych rodzin, składam właśnie te życzenia. Bożego
błogosławieństwa, Bożej opieki, Bożej troski o wasze codzienne życie, o życie w służbie, w różnych zawodach, które wykonujemy, o błogosławieństwo w waszych rodzinach, w codziennym, osobistym życiu. Niech Pan Bóg ma was w swojej opiece. Niech nas chroni, a my wołajmy do Niego: słuchaj, Panie, głosu mego. Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej. I bądź przy mnie. Prowadź, wzmacniaj, kieruj i chroń od złego na duszy i na ciele. Niech Bóg nam błogosławi. Amen.